Goleszów, poznajmy kolejną laureatkę. Anna Czudek jest mieszkanką gminy Goleszów, sołectwa Kozakowice Górne. Z zawodu kucharz z pasją realizuje się w tej roli. Propagatorka kuchni regionalnej, którą aktywnie promuje poprzez organizowanie świątecznych kiermaszy. Wielokrotnie nagradzana w konkursach kulinarnych. Udziela się w różnych obszarach życia społecznego. Od 55 lat jest aktywną członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Kozakowicach, w którym od roku 2003 pełni funkcję przewodniczącej. Jest członkiem OSP Kozakowice. Przez 12 lat prowadziła klub rolnika. Współorganizatorka świątecznych spotkań dla seniorów oraz mikołajek dla dzieci. Od kilkudziesięciu lat nieprzerwanie jest członkiem Rady Sołeckiej. Przez 2 kadencje pełniła funkcję radnej Rady Gminy Goleszów. Pomysłodawczyni i wykonawca projektów unijnych realizowanych przez KGW i OSP. Inicjatorka i organizator wakacyjnych półkolonii dla dzieci, tzw. dziecińców. Większość swojego aktywnego życia poświęca na działanie prospołeczne nastawione na rozwój Kozakowic i gminy Goleszów. Statuetkę przekażą przewodniczący Rady Gminy w Goleszowie Bogusław Konecki oraz wójt gminy Goleszów Krzysztof Glajcar. Uchwałą władz samorządowych gminy Goleszów laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2018 otrzymuje pani Anna Czudek, mieszkanka Kozakowic Górnych. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Anna Czudek. Za ogromny wkład na rzecz rozwoju gminy Goleszów, za działalność społeczną w Kole Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Radzie Sołeckiej w Kozakowicach Górnych. Tak się zastanawiam, co ciekawego ugotuje laureatka swojej rodzinie znajomym z okazji, no właśnie, otrzymania lauru dzisiaj.